Niemce prowadził, on już był, on tylko dawał nazwisko. Dostał tą chwilę, zabierałem go z kontroli. Panowie, panowie, już tak. Kończymy. Możemy? Świetnie. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Państwu też za przybycie. Witam na konferencji Krzysztofa Bosaka, który jeszcze do niedawna był kandydatem na prezydenta i jeśli prawo się zmieni, to pewnie ponownie nim będzie. Jest ze mną także Marek Szewczyk, ja się nazywam Michał Urbaniak. Jesteśmy z Zarządu Głównego Ruchu Narodowego, jesteśmy z Partii Konfederacja. Pracujemy razem też przy wyborach. Aktualnie Krzysztof Bosak zaczął objazd Polski, wizyty u innych posłów, także po to, żeby zobaczyć, co faktycznie dzieje się w Polsce, porozmawiać z wyborcami, porozmawiać także z Państwem jako lokalnymi mediami. I w tym momencie też dziękuję i oddaję głos Krzysztofowi Bosakowi. Dzień dobry Państwu, dziękuję za liczne przybycie przedstawicielom prasy lokalnej i mediów. To pierwszy wyjazd poza Warszawę od momentu, kiedy zaczęła się ta nieszczęsna kwarantanna, która sparaliżowała kampanię wyborczą. Jesteśmy dzisiaj w Gdańsku po to, żeby przypomnieć o tym, że Polska zasługuje na sprawną, dobrą, prawidłowo wyposażoną marynarkę wojenną. Dokładnie 100 lat temu miało miejsce zaślubiny Polski z morzem. Generał Józef Haller, narodowiec, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, dokonał tej ceremonii. Dziś przypominamy o tym fakcie. Dziś również zwracamy uwagę na fakt, że ustanowiony program modernizacji technicznej sił zbrojnych, program z 2017 roku, który przewidywał budowę ponad 30 jednostek, nie został zrealizowany nawet w 15%. Niestety to jest dramat. Mamy do czynienia z sytuacją, w której zapowiedzi gonią zapowiedzi. Kolejne rządy wymyślają głównie kolejne programy prac studyjnych. Większość prac nigdy nie przechodzi do etapu wdrożeniowego, nie wchodzi na produkcję. No i w ten sposób nasza marynarka wojenna jest prawdopodobnie najbardziej zdekapitalizowanym rodzajem sił zbrojnych. Co więcej, jak doskonale Państwo wiedzą, już dobrych 7-8 lat temu dowództwo marynarki wojennej zostało tutaj w Gdyni zlikwidowane, przeniesione do Warszawy. Były zapowiedzi powrotu, niezrealizowane. Więc chciałbym po pierwsze wezwać rząd i również wezwać prezydenta do aktywnego działania w tym obszarze, dlatego że przedstawiona przez prezydenta strategia bezpieczeństwa narodowego nie uwzględnia wystarczająco szczegółowym stopniu problematyki związanej z bardzo strategicznymi interesami naszego państwa, problematyki ochrony szlaków morskich, problematyki ochrony portów, naszych wód terytorialnych. Przypomnijmy, że aż 30% naszego handlu zagranicznego odbywa się drogą morską. Chciałbym wezwać rząd i wezwać prezydenta do tego, żeby działać w tym obszarze. Dowództwo marynarki wojennej powinno wrócić do Gdyni. Powinniśmy dobrze wyposażyć marynarkę wojenną, powinniśmy zwiększyć nakłady, powinniśmy przestać skupiać się na zapowiedziach. Apeluję też do mediów, żeby przestały nagłaśniać zapowiedzi robione przez polityków, a zaczęły rozliczać polityków z realizacji. Powinniśmy uzyskać zdolność operacyjną dla polskiej marynarki wojennej przekraczającą 12 tysięcy mil morskich. Polska, mając dostęp do morza, które jest skomunikowane z całym światowym zlewiskiem mórz i oceanów, może uczestniczyć w polityce międzynarodowej, może wykorzystywać jednostki nie tylko do ochrony w naszych wód, czy nie tylko w basenie Morza Bałtyckiego, ale może normalnie uczestniczyć w polityce międzynarodowej. Mieliśmy takie przykłady w ostatnich latach. Kwestia kryzysu imigracyjnego, kwestia pojawiających się napięć, problem piractwa, różnego rodzaju problemy przemytnicze. To wszystko są rzeczy, w których czy to poprzez konkretne wsparcie naszych partnerów na arenie międzynarodowej, czy poprzez normalny udział w międzynarodowych operacjach, czy to natowskich, czy to koordynowanych przez różnego rodzaju inne koalicje chętnych, jesteśmy w stanie jak najbardziej uczestniczyć w polityce międzynarodowej. Ale do tego potrzeba sprawnych, pływających jednostek, wysokiego morale żołnierzy. Tych wszystkich rzeczy w tej chwili niestety, proszę Państwa, nie ma i nie będzie ich bez
bez jednoznacznego położenia akcentu na politykę obronną w obszarze polityki morskiej. Tego nie ma, ponieważ politycy uważają, że pilniejsze są sprawy związane z lotnictwem, z wojskami lądowymi, a wody morskie, szlaki komunikacyjne, flota handlowa, porty morskie, to wszystko ochroni się samo. Nie możemy w taki sposób podchodzić do tych rzeczy. Apeluję o zmianę tej polityki. Marynarka wojenna musi zostać odbudowana. Ta tematyka musi zostać wreszcie potraktowana poważnie. Chciałbym podziękować też kadrom eksperckim, które zgromadzone są tutaj w Trójmieście wokół Konfederacji, wokół posła Michała Urbaniaka, wokół struktur organizacyjnych Ruchu Narodowego, ludzi, którzy znają się na tej tematyce, pracują właśnie w branży morskiej, za to, że zasilają nas wiedzą i kładą akcent na te sprawy, abyśmy też jako politycy, ja mieszkam od lat pod Warszawą, w Warszawie, abyśmy nie ignorowali tej tematyki. Spędzę tutaj w Trójmieście 3 dni, co też pokazuje, że to nie jest wizyta na godzinę ani na dwie, na jedną konferencję prasową. Będziemy mieć wiele spotkań. Myślę, że o szczegółach powie Michał Urbaniak, któremu chcę w tej chwili oddać głos. Dziękuję uprzejmie. Tak, szanowni państwo, Krzysztof Bosak przyjechał w zasadzie kilkadziesiąt minut temu dopiero do Trójmiasta. Dzisiaj idziemy na godzinę 14 odwiedzić zakład produkcyjny pana Grzegorza Pelowskiego. Ten zakład cukierniczy, który jest tutaj w Gdańsku. Później też będziemy spotykać się z lokalnymi przedsiębiorcami, spotykać się z mieszkańcami Trójmiasta. Natomiast jutro chciałbym państwa serdecznie zaprosić na godzinę 10:15 do strzelnicy Playground, która jest w Gdyni przy Bernadowskiej 24, na kolejną konferencję prasową Krzysztofa Bosaka. Ona będzie w plenerze i tam będziemy mówić również o obronności i mówić również o strzelectwie, tym sportowym i tym bardziej profesjonalnym, ponieważ obronność to cały czas są prerogatywy prezydenta, a my będziemy walczyć z Krzysztofem Bosakiem o to, żeby on tym prezydentem został. Więc jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przedstawić, jak powinno to według nas wyglądać. Co do niedzieli, gdzie też Krzysztof Bosak jeszcze będzie z nami, widzimy się o godzinie 11:30 przy fontannie na skwerze Kościuszki w Gdyni. Tam też będziemy rozmawiać o turystyce. Ponieważ no, region nadmorski jest żywotnie związany z turystyką, uznaliśmy, że jest to rzecz, o której należy tutaj rozmawiać. Czy są jakieś pytania? Można dwa pytania do pana? Oczywiście, oczywiście, zapraszamy. Chcę zapytać, jaka pana zdaniem powinna być główna rola marynarki wojennej? No, marynarka wojenna jest w przypadku każdego państwa, które ma dostęp do morza, no, bardzo istotnym komponentem po prostu sił zbrojnych. I tutaj przede wszystkim wspomniałem o tym podczas konferencji prasowej dzisiaj, ochrona wód przybrzeżnych, ochrona szlaków morskich, ochrona floty handlowej. Współcześnie coraz bardziej zyskująca na znaczeniu tematyka, czyli ochrona instalacji energetycznych, czy to morskich farm wiatrowych, czy gazoport, czy oczywiście budowa rurociągów. Mamy temat właśnie połączeń gazowych, podmorskich, rozwijanych czy przez nas, czy przez państwa konkurencyjne. Wody morskie są obszarem bardzo żywej rywalizacji strategicznej. Czyli to główne zadanie rozumiem raczej ochrona wód przybrzeżnych niż na przykład działania sojusznicze? Działania sojusznicze zawsze mają charakter... Tak, nie, no oczywiście zawsze w strategii obronnej każdego państwa najważniejsza jest obrona własnego terytorium, własnych wód, własnych zasobów, własnych instalacji. Działania sojusznicze są bardzo ważne, oczywiście, ale mają zawsze charakter uzupełniający. Budują wiarygodność sojuszniczą. Wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej jednostek pływających, jeżeli będziemy mieć więcej okrętów, to możemy wówczas więcej na forum międzynarodowym proponować różnego rodzaju wsparcia czy pomocy. I w ten sposób będziemy też bardziej liczącym się aktorem na scenie międzynarodowej. Przykładem choćby z ostatnich lat udział okrętu Ksawery Czernicki w patrolowaniu wód morza śródziemnego. Wiemy przecież, że mieliśmy kryzys migracyjny i to patrolowanie miało też wymiar polityczny. Podobnie właśnie jak kwestie zatrzymywania jednostek, które służą na cele właśnie przemytnicze, czy zatrzymywania jednostek, które służą piratom.
No i nasze statki też pływają po wodach całego świata, więc oczywiście mamy tutaj interes, żeby szlaki morskie były bezpieczne. Jeżeli mówię o ochronie szlaków handlowych, to nie mam na myśli bynajmniej wyłącznie ochrony szlaków handlowych na tych końcówkach przebiegających przez nasze drogi, przez nasze wody przybrzeżne. Mam na myśli całość szlaków handlowych, tam gdzie poruszają się polskie jednostki. I dajemy też przykład, to chcę powiedzieć, na przykład w obszarze lotniczym, w lotnictwie. Dajemy przykład właśnie takiego wsparcia sojuszniczego. Warto przypomnieć, że właśnie terytorium państw bałtyckich jest strzeżone w ramach natowskiej misji, w której polskie lotnictwo odgrywa istotną rolę. W analogiczny sposób moglibyśmy korzystać z naszej marynarki wojennej, tylko najpierw musimy ją mieć. W sytuacji, kiedy większość programów jest wstrzymywanych na etapie przedwdrożeniowym albo modyfikowanych nieustannie i bez końca, no to oczywiście nie odgrywamy tu żadnej istotnej roli i coraz większe politowanie w oczach naszych sojuszników może budzić napinanie muskułów i chwalenie się naszym wysokim budżetem obronnym, kiedy nie potrafimy racjonalnie go wydawać. A wspomniał Pan o tym, że dowództwo marynarki wojennej zostało z linii zabrane i powinno tam wrócić. To gdzie się dzisiaj dowództwo marynarki wojennej mieści? Panie redaktorze, dzisiaj marynarka wojenna zarządzana jest z Warszawy. Inspektorat został tutaj decyzją ministra Błaszczaka przywrócony, natomiast inspektorat nie jest dowództwem. No właśnie, dlatego celowo tak zadałem pytanie. Znaczy, że reforma dowodzenia rodzajami sił zbrojnych też powinna zostać przeprowadzona? Całość dowodzenia siłami zbrojnych to jest temat rzeka i oczywiście tam się ścierały bardzo różne koncepcje. Ja nie chcę się wypowiadać, która jest bardziej słuszna, która mniej słuszna, dlatego że ludzie, którzy całe życie zawodowo zajmują się wojskiem, mieli rozbieżne opinie w tej kwestii. Natomiast uważam, że ludzie, którzy pracują na morzu, zajmują się morzem, zajmują się szkoleniem tych, którzy wchodzą właśnie, uzupełniają stan kadrowy, stan osobowy sił zbrojnych w marynarce wojennej, powinni być blisko morza. Blisko jednostek, które pływają. To jest zrozumiałe, to jest naturalne. To się wpisuje też w coraz bardziej powszechny trend deglomeracji. To znaczy, żebyśmy nie lokowali wszystkich instytucji w Warszawie. Więc ja bym rozciągnął nawet to myślenie nie tylko na kwestię marynarki wojennej, ale rozciągnął je też na inne instytucje państwowe zajmujące się morzem. One powinny być lokowane nad morzem i ubolewam, że niestety od lat jest to temat zaniedbany. Zresztą nie tylko żegluga morska, ale tak samo żegluga śródlądowa. Polikwidowaliśmy w Polsce technikę żeglugi śródlądowej, a później jest zdziwienie, że żegluga śródlądowa się nie rozwija albo mało kto się na niej zna. No to są konsekwencje niestety działań podejmowanych w ostatnich latach. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Minimalny, rozsądny czas na zebranie 100 tysięcy podpisów, w mojej ocenie, no to jest minimum 3 tygodnie. Każdy termin poniżej 3 tygodni na zebranie 100 tysięcy podpisów jest ekstremalnie krótki. I oczywiście jest możliwe zebranie podpisów w 2 tygodnie, jeżeli ma się super zmobilizowane struktury. Teoretycznie jest możliwe nawet w tydzień. Natomiast pytanie, czy to jest kalendarz komfortowy. Ja od początku byłem zwolennikiem przeniesienia wyborów na sierpień lub nawet później. I uważam, że organizowanie bardzo forsownego kalendarza wyborczego, w którym będą wątpliwości, czy wszystkie sztaby są w stanie wyrobić się z obowiązkami, jest po prostu podnoszeniem poziomu konfliktu politycznego. Uważam, że w ten sposób się nie powinno postępować. Uważam, że jeżeli zostanie przegłosowane nowe prawo, prezydent je podpisze, pani marszałek ogłosi kalendarz wyborczy i obóz rządzący będzie zmierzał konsekwentnie do organizacji wyborów, to przeprowadzenie wyborów 28 czerwca jest bardzo wyśrubowanym terminem, ale możliwym. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy też do towarzyszenia nam przez najbliższe 2 dni, kiedy będziemy właśnie w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.